Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest niedziela. Obudziłam się ze strasznym bólem głowy, mam śniadanie. Mam herbatę, słuchajcie, zrobiłam tą herbatę Prince of Wales. Jest bardzo ciekawa, fajna nazwa. Z mojego zestawu. I idę jeść śniadanie, chociaż czuję się fatalnie, strasznie boli mnie głowa. Siedziałam wczoraj do drugiej. I generalnie tak to wygląda. Nie chce mi się nic robić po prostu. Wymyśliłam sobie na dzisiaj coś, ale nie wiem, czy będę. Nie wiem. Hej, trochę się ogarnęłam. Powiem Wam szczerze, że tak się źle czuję, że nie mam na nic siły za bardzo i miałam dzisiaj nagrywać filmy, bo wiecie, mam okazję, jestem w domu, jest światło, jest widno, więc pomyślałam, że będę nagrywać, ale nie. Nie czuję się dobrze, boli mnie głowa, więc uznałam, że po co mam się męczyć. Po prostu odpuszczam. Pierwszy raz. Świadomie podejmuję tę decyzję i po prostu odpuszczam, mimo tego, że wiem, że ostatnio wzięłam bardzo dużo rzeczy na siebie i no i tak to właśnie wyglądało wszystko, że ja jestem zwolenniczką, wiecie, slow life'u, odpoczywania i takich tam. A tu nagle po prostu wszystko naraz się nałożyło. No i czasami tak to wygląda, czasami tak to jest, no i się nie da inaczej. Ale dzisiaj stwierdziłam, że po prostu odpuszczam. Nie nagram, trudno. Po prostu będę musiała zrobić to kiedy indziej. I trudno, no, po prostu trochę śniegu spadło, widzę, że jest w ogóle mróz. Ale stwierdziłam, że wyjdę z domu, pojadę na jakiś spacer, pójdę na targi, zobaczymy, co tam się dzieje. Także taki będę dzisiaj miała dzień, po prostu nie będzie pracy. Wrzuciłam film, bo w nocy go obrabiałam, więc jakby dzisiaj już tego nie muszę. I tak to będzie. I powiem Wam, że nawet fajnie, nawet się cieszę, bo jakbym miała się teraz zastanawiać, wiecie, wszystko rozkładać, układać, to by za 3 godziny zaszły. A ja nie mam na to siły, nie mam na to ochoty, więc uznałam, że po prostu dzisiaj robię dzień dla siebie i luzuję. Tak to dzisiaj będzie, więc tak stwierdziłam, że właśnie. Po prostu wyjdę wcześniej, zanim pojadę do Karoliny, pojadę sobie na targi. Zobaczymy, co tam ciekawego. Co tam ciekawego będzie. Na nic się nie nastawiam tak naprawdę, wiecie. Ale fajnie wspierać, wiecie, młodych polskich projektantów, twórców czy cokolwiek, więc zobaczymy, zabiorę Was ze sobą. I tak, widzicie, jeszcze jestem w piżamie. Super jest ta piżama z Primarka, naprawdę to jest tak miły materiał, że tylko czasami siedzę i się kłaszczę, bo jest taki fajny, taki milutki, nie wiem co to jest, ale ekstra. Także tak, ale już się przynajmniej umalowałam, więc muszę się tylko w coś ubrać, włosy zrobię i jadę, co tak siedzieć. Wiecie co? W ogóle do szykowania się włączyłam sobie takie piosenki świąteczne. Nie kolędy, tylko takie piosenki świąteczne. I tak właśnie wprawiłam się w taki dobry nastrój, bo takie te piosenki są bardzo pozytywne, przyjemne. Jak się wsłuchać w te teksty, to naprawdę są takie przyjemne, fajne i w ogóle są takie typowo o świętach, o rodzinie i o wszystkim, więc wprawiłam się w taki dobry nastrój, także no, to Wam chciałam powiedzieć. Hej, wyszykowałam się właśnie i wychodzę zaraz. Chciałam Wam pokazać całą na sobie, ale to nie jest takie łatwe, więc tak to wygląda. Dzisiaj jest na luzie. Założyłam sweterek wełniany, bo zrobiło się chyba zimno. Jest śnieg i jest mróz, więc chyba zimno. Mój szalik piękny z Londynu. Uwielbiam go. No, dobra, tak. Sweterek, jeansy zwykłe, torebka i biorę kurtkę. Aha, no i moje buty czarne. Biorę kurtkę zimową, bo no, jest zimno, więc. A może będę trochę chodzić, może nie będę, nie wiem. Głowa mnie nadal boli, także dobra, zabieram go ze sobą. Zobaczymy, jak będzie na targach.
ostatnio wałka szukałaś. Wyszłam z targów, trochę mi się zeszło, ale to dlatego, że znalazłam fajne rzeczy, a do tego jeszcze koleżanka zadzwoniła i mówi: pójdź mi tam na to stoisko, zobacz co to był za sweter, jaka to firma, i weź mi ulotkę. No i się musiałam dowiedzieć, gdzie mam iść w ogóle, jaki to sweter, ale znalazłam. Nieważne. No, jadę teraz do Karoliny, ale muszę powiedzieć, że się zakochałam, bo znalazłam sweter wełniany, jeden wełniany, a drugi wełna z alpaki i wełna owcza. Co prawda cena, wiecie, 900 zł, ale... jestem zakochana, po prostu jakbym tylko mogła mieć taki sweter, nie dość, że był przepiękny, był tak miły, tak miękki, gruby, mięsisty, ciepły, wszystko. Pan wjechał w auto jakieś. No, także jadę do Karoliny. A, i w ogóle chciałam wam powiedzieć, że o wiele lepiej targi były zorganizowane, jak były w Pałacu Kultury, niestety, ale... ale i tak było fajnie, no fajnie jednak zobaczyć trochę różnych rzeczy, trochę wam pokazałam, także mam nadzieję, że jak nie byliście, to macie okazję zobaczyć. Ale znalazłam kilka naprawdę fajnych rzeczy. No. Mam to sweter. Patrzcie, wybieram kolory na dziś i mam do wyboru wszystko, wszystko mogę wybierać i tutaj już nawet wybrałam chyba część. Także jaram się. Będę miała nowe paznokcie. Jestem druga w kolejce. Mam też tą herbatę. Choinka stoi. Jest choinka tą święta? Bo z nimi najpierw choinka na pięknie jest, pięknie. Ale jest taka malutka nawet. Na tym mi wydaje się dużo większa. O nie, zakryłam mikrofon. No trudno. A tu mamy kalendarze. Ja nigdy nie miałam ani jednego kalendarza, tutaj jest tyle. Słuchajcie, Darek się włączył w wybór kolorów dla mnie, bo ja wybrałam wszystkie te. Wszystkie mi się podobają, wszystkie chcę, ale one do siebie nie pasują. I tak mi wszyscy mówią, że do siebie nie pasują. Ale ja chcę wszystkie. Ale Darek teraz tworzy. Darek jest artystą, to on wiesz. No i jak Darek już coś zrobił, powiem wam, to to jakoś wygląda. Dobra, nie będę wam pokazywać, bo zobaczycie jaki będzie. No jak tam Karola? Jestem w szoku. Po pierwsze się nie spodziewałam, a po drugie są takie piękne. No, piękne. Sama robiłaś. Tylko mówiłam, uważaj na skórki, ale Karolina maluje skórki. Ja maluję skórki. No ale pierwszy raz chyba jako jedyna osoba. No na dłużej starczy, prawda? Tak, tak, na pewno. Weź sobie teraz oliwkę. A to wszystko trzeba pozakręcać. Jak pachnie? No, tak troszkę. I co, tak się tutaj? No, widzisz? Ja zawsze mówię, jak coś się nie powiedzie w życiu, będziesz miała zawód. Zawsze tak powtarzam. Jaki zawód? No będziesz poznać się robić. Zwariowałam. Pójdziesz na kurs i ten. Nie no, śmieję się. Także takie kolory. Ten drugi jest mój ładny. Like a mermaid. Wszystkie są twoje. No tak, ale w sensie moja kolekcja. Piękny jest, naprawdę jest piękny, napigmentowany. I w ogóle wszystkie są piękne, ale ten jest rewelacja. No, smaruj, całość smaruj. Gadaj. Patrzcie, jakie mam piękne paznokcie. Sama zrobiłam. No. Nie wszystkie są idealne, ale niektóre naprawdę są. Niektóre są ładne, a niektóre nie komentujcie. Piękne te kolory, naprawdę. I ten... To patrzcie. Mówisz, że który raz masz w życiu hybrydę? Drugi. Wow, to teraz byś robiła. Problem będzie ze zdjęciem. No ty! Dziękuję, Darek, zobacz. Zobacz, jak pięknie. To jest mój kolor. No, ekstra jest. To sound like a mermaid. Ale w ogóle świątecznie bardzo, jak widać. Bardzo. Świąteczny klimat. Hej, wróciłam już do domu i jest już... Nie, nie jest późno, ale jest już po 9:00. Stwierdziłam, że idę się wykąpać, idę spać, idę się położyć, muszę się wyspać w końcu. Ale musiałam się wam pochwalić, bo mam takie piękne paznokcie i chciałam po raz kolejny podziękować Karolinie, bo udostępniła mi wszystkie swoje narzędzia, ale malowałam sama, więc może dlatego nie są takie idealne, ale kolory są przepiękne, słuchajcie. Każdy jeden jest przepiękny. Ten baby blue tutaj. I ten, no ten to jest w ogóle wyjątkowy, słuchajcie, ten lakier jest tak napigmentowany, że jedna warstwa wygląda mniej więcej tak. Hit, wszystkie są piękne, słuchajcie, ten niebieski i ten. Piękny, jestem zachwycona jestem, więc dziękuję bardzo. Darkowi dziękuję, bo wybrał mi kolory. No, także ja się idę kąpać, idę spać, no położę się przynajmniej, bo jeszcze postaram się w końcu vloga obrobić. I tak, bo się kiepsko czuję, po prostu, wiecie, kiepsko dzisiaj spałam. Będę się cieszyła moimi paznokciami, zobaczymy jak się będą trzymać, jak to będzie, jak będzie ze zajmowaniem, ale na razie myślę, że będę się po prostu cieszyć tym, jak wyglądają, przepiękne są. No, także ja wam życzę wszystkiego dobrego, nie wiem kiedy teraz będę nagrywała, nie wiem kiedy teraz będą vlogi, bo teraz taki tydzień, wiecie, przedświąteczny już mocno, więc trochę jest pracy, trochę jeżdżenia i w ogóle, więc zobaczymy. I
A jeśli bym się nie odezwała do Was, to życzę Wam wesołych świąt wszystkim. A jeśli się odezwę, no to będę Wam życzyła znowu. Także do zobaczenia. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja cały czas pamiętam o swetrze, słuchajcie, z mustasz, ale poczekaj jeszcze trochę taki sweter. No, także dziękujemy bardzo za oglądanie, wesołych świąt i do zobaczenia w następnych vlogu. Pa! Hej, słuchajcie, zapomniałam Wam jeszcze pokazać moje zdobycie z targów. Nie ma tego dużo, ale... No. Wychodź, wychodź. Słuchajcie. O. Byłam w mojej ulubionej, ciężko powiedzieć, firmie designerskiej. Ciężko powiedzieć, co to. Firmie, która robi takie rzeczy z papieru i różne plakaty i wszystkie piękne. I to jest Warszawa Design. Tak, gdzie jest ta ulotka? Pokażę Wam. O. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Kupiłam sobie magnes i otwieracz. Pomyślałam, że wiecie, będzie dwa w jednym. Więc mam Warszawę z otwieraczem i mam notes jeszcze. Mam jeden taki notes z Warszawą, ale kończy się. Zapisałam go już całego i zobaczyłam, że sprawdza się u mnie. Dużo rzeczy notuję, więc jest i notes. I teraz to już naprawdę wszystko.